W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Chorzowa, do słynnej legendy, gdzie odwiedziliśmy magiczny ogród świateł Pinokio. Po dużym sukcesie zeszłorocznej edycji Ogrodu Świateł, która zachwyciła blisko 1000 zwiedzających, również i tej jesieni organizator wystawy zorganizował 4 wystawy w Chorzowie, Krakowie, Warszawie i Gdyni. Tematyka wystaw w każdym z tych miast nawiązuje do innej bajkowej krainy. W ciągu 4 miesięcy sezonu jesienno-zimowego przejście przez zaczarowany świat Pinokia będzie na wyciągnięcie ręki. Dzięki zaczarowanym drzewom udekorowanym przez ponad 500 000 kolorowych światełek LED. Chorzów rozświetlił największy tematyczny park rozrywki w Polsce. Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko. Na świeżym powietrzu w otoczeniu 26 hektarów parku i jeziora czeka na nas kilkadziesiąt instalacji świetlnych, atrakcji multimedialnych, pokazy laserowe wraz z pełną oprawą dźwiękową oraz wideo mapping. Podczas zwiedzania wystawy dostępne są również zjeżdżalnie, karuzele i inne atrakcje legendy. Jedziemy! Mały Pawełek! Zimówki! Taka jak Jama Bazyliszka z Rura Parkiem, Gaj Urwisów, Diabelski Młyn, Legendia Flower, Tea Cups, Magic Lake Expedition, Royal Ballroom oraz wybrane atrakcje dziecięce. Thank you.
Każdy ma szansę wyruszyć w podróż opowiedzianą światłem i poczuć się jak bohater historii Pinokia. Wystarczy przekroczyć magiczną bramę Ogrodu Świateł, by przenieść się do jednej ze scen tej popularnej bajki. Jedziemy na diabelskim młynie! Hurra! Zwiedzając, kroczymy przez kolejne miejsca znane z opowieści o drewnianym pajacyku, który wyrusza w pełno niespodziewanych przygód wędrówkę, by zostać prawdziwym chłopcem. Z łatwością przenosimy się do bajkowej krainy, podziwiając ogromne instalacje świetlne z absolutnym hitem 30-metrowym tunelem świetlnym. Thank you.
Ponadto wśród atrakcji multimedialnych i pokazów świetnych możemy zobaczyć m.in. widowiskowy pokaz choinki multimedialnej stworzonej z 40 tysięcy światełek LED. 24-metrowy animowany tunel świetlny, łąkę multimedialną czy las burzowy imitujący efekty pogodowe. Wizualna uczta nie kończy się jednak na Ziemi za sprawą największej tego typu atrakcji w Europie, spektaklu Rzeki Świateł, który odbywa się na wodzie oraz licznymi konstrukcjami świetlnymi w kształcie egzotycznych roślin i zwierząt, odbijających się po zmroku w tafli jeziora. Wydarzenie pełni rolę wystawy plenerowej i nie wymaga bezpośredniej interakcji z żadnymi eksponatami. Dla komfortu zwiedzających zakup biletów można dokonać online na określoną godzinę zwiedzania. Bilety od poniedziałku do czwartku kosztują 39 zł normalny, 36 zł ulgowy, a od piątku do niedzieli w święta 45 zł normalny i 42 zł ulgowy.
I kończymy nasz spacer po legendii, po krainie świateł z Pinokiem. Pinokio, ogród świateł. Było naprawdę super. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.